Cześć, tu Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam na The End of the Year Book Tag. Jeśli chodzi o ten tag, to jest to takie troszeczkę podsumowanie tego roku, który właśnie dobiega końca oraz plany czytelnicze na kolejny rok, czyli już na 2022. Nie mogę uwierzyć, że ten czas tak szybko leci. Na pewno nagrywałam ten film w zeszłym roku, 2 lata temu chyba nie, bo wtedy chyba miałam tą przerwę ze względu na mój wyjazd, ale chyba 3 lata temu taki film na kanale też się pojawił, także jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak to wyglądało w minionych latach, to zapraszam. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiaj, to mamy jak zwykle oczywiście 6 króciutkich pytań, także myślę, że pójdzie nam to wszystko bardzo szybko i bardzo sprawnie. Mam tutaj swoje profesjonalne notatki z pytaniami, którymi będę się posiłkować. I pierwsze pytanie to pytanie o to, czy są jeszcze jakieś książki lub serie, które chciałabym jeszcze w tym roku skończyć. I jeżeli chodzi o serie, to takich serii nie ma i w ogóle jak teraz myślę, to wydaje mi się, że ja chyba żadnej serii w tym roku nie przeczytałam. Tak mi się wydaje, że w ogóle nie rozpoczynałam żadnych serii. Natomiast jeżeli chodzi o książki, to mam 2 i wspominałam Wam o nich ostatnio przy okazji TBR-u na listopad i przede wszystkim jest to Frankenstein. Cały czas jestem na tej samej stronie, cały czas jakby nie wróciłam do tej książki, ale ona dalej gdzieś tam w moich planach jest i mam nadzieję, że uda mi się do końca roku Frankensteina przeczytać, bo ta książka też właśnie była w takim moim ogólnym TBR-ze na cały rok 2021. A druga książka to książka W drogę, czyli taki trochę romans, taka literatura obyczajowa z wątkami romantycznymi. Kiedy kupowałam tę książkę i kiedy zaczynałam ją czytać, to widziałam mnóstwo pozytywnych opinii na jej temat, natomiast teraz co chwilę trafiam na jakieś negatywne opinie, że jest to najsłabsza z 3 książek tej autorki, no i że w ogóle tak nie za bardzo, także już mam takie, wiecie, obawy troszeczkę, że rzeczywiście, bo gdzieś tam po tych, ile ja tam przeczytałam, 65 stron, rzeczywiście ta historia nie do końca mnie wciągnęła po tych kilkudziesięciu stronach. No i zaczynam mieć troszeczkę obawy, że ja będę właśnie w tej grupie, której ta książka się nie podoba, no ale mimo wszystko chciałabym ją skończyć albo przynajmniej przeczytać troszkę więcej, żeby jednak gdzieś tam sobie to swoje zdanie wyrobić. Tak więc to są te 2 książki, które do końca tego roku chciałabym dokończyć. Drugie pytanie to pytanie o to, czy jest taka książka, która przeniesie mnie z jesieni w zimę. Jeżeli pamiętacie moje poprzednie filmy, to ja tam zawsze mówiłam, że ja raczej nie czytam sezonowo, a jeżeli już, to tylko jesienią, czyli jest taka książka, która może mnie przenieść z lata do jesieni. I to zwykle były na przykład właśnie klasyki, Siostry Brontë. Zresztą ja też co roku nagrywam takie filmy o książkach idealnych na jesień, bo właśnie to z jesienią jestem w stanie najbardziej sobie jakieś książki gdzieś tam, wiecie, dopasować, także bardziej mam takie książki na jesień. Natomiast w tym roku mam takie książki również na zimę, ponieważ postanowiłam sobie, że sporą część grudnia poświęcę na książki świąteczne. Nie mam jeszcze konkretnych tytułów, ale planuję sobie na początku grudnia usiąść na Legimi, wiecie, wejść w jakąś taką kategorię świąteczną i popatrzeć, co tam mnie zainteresuje, pododawać sobie te książki na półkę i po prostu w grudniu po nie sięgać. Trochę jak taki książkowy kalendarz adwentowy. Oczywiście nie będzie to jedna książka dziennie, ale mam nadzieję, że tak ze 3-4 takie świąteczne historie uda mi się przeczytać. Także w tym roku taki jest właśnie plan. Pytanie numer 3 to pytanie o to, czy czekam jeszcze w tym roku na jakąś premierę. I ja co roku z tym pytaniem mam problem, ponieważ w zasadzie ja bardzo rzadko kiedy czekam na jakieś premiery książek. Rzadko jest tak, że naprawdę tej konkretnej jednej książki bardzo mocno wyczekuję i nie mogę się doczekać. A też jeżeli chodzi o ten tag, to też to wspominałam na pewno w zeszłym roku, nie wiem czy te 3 lata temu też, ale rok temu na pewno, że po prostu grudzień już nie jest takim miesiącem, gdzie wydawcy gdzieś tam się, wiecie, biją o miejsca i wydają te książki jak szaleni, bo raczej jesień jest właśnie takim znowu momentem, kiedy te książki się wydaje, kiedy tych książek wydaje się bardzo dużo, bo mamy wtedy targi książki w Krakowie zwykle. W tym roku chyba też warszawskie było jakoś we wrześniu, wydaje mi się, albo jakoś tak właśnie późnym latem, wczesną jesienią. Także bardziej właśnie te książki wydaje się koło września, października. Natomiast listopad, grudzień to już jest taki spokój. Myślę, że wszyscy już czekają do nowego roku. Także nie, raczej nie mam chyba takiej książki, na którą jakoś bardzo, bardzo mocno bym czekała jeszcze pod koniec listopada czy w grudniu. I kolejne pytanie, już 4. To są 3 książki, które chciałabym przeczytać jeszcze w tym roku. I tutaj znowu przede wszystkim odsyłam oczywiście do TBR na listopad, ponieważ tam zawarłam kilka książek, które chciałabym również przeczytać w ramach Nonfiction November. W grudniu, tak jak mówiłam, będą to raczej książki świąteczne, ale postarałam się do tego pytania wybrać coś takiego, czego jeszcze nie widzieliście, poza jedną książką. I przede wszystkim w tym roku, i mam nadzieję, że w grudniu mi się to uda, albo przynajmniej zacząć tę książkę, jest książka Grona gniewu Johna Steinbecka. Kto jest ze mną dłużej, może policzyć, ile razy ja mówiłam, że tę książkę przeczytam, ile razy ona się pojawiała w moich planach, TBR-ach, ile razy po prostu sobie samej obiecałam, że w końcu sięgnę po coś Steinbecka innego niż Mysze i ludzie, którzy są jedną z moich ulubionych książek. Oczywiście do tej pory mi się to nie udało, natomiast znowu, ta książka była w mojej topce, nie w topce, tylko w TBR-ze na 2021 rok i chciałabym przynajmniej w grudniu tę książkę rozpocząć, także to jest taki mój najważniejszy plan na pewno. Poza tym książka, o której Wam właśnie mówiłam już w tym TBR-ze ostatnim, to książka Barbary Demick, Światu nie mamy czego zazdrościć, czyli reportaż o Korei Północnej i to znowu jest książka, która była w moim TBR-ze na 2021 rok, także koniec roku staram się gonić te plany czytelnicze z początku tego roku. No i to właśnie też jest książka, która wpisuje się w Nonfiction November i mam nadzieję, że uda mi się po nią już niebawem być może gdzieś tam na dniach sięgnąć.
A trzecia książka to coś, czego jeszcze w ogóle nie widzieliście na moim kanale, bo ona ostatnio do mnie przyszła. Ja tutaj mam prebooka od wydawnictwa WAB, a jest to książka Magdaleny Kosteszyn, czyli Chujowej Pani Domu. Książka, która nazywa się Też tak mam. Ja Magdalenę Kosteszyn ogólnie śledzę gdzieś tam w mediach społecznościowych. Bardzo lubię te jej wpisy książkowe. Ona często poleca bardzo dobre książki i sporo książek gdzieś tam z jej polecenia czytam. Było to na przykład Klara i Słońce, albo też dzięki niej kupiłam Gut Fińskich, których jeszcze nie przeczytałam, ale też są właśnie w moich planach niebawem. I ona ostatnio kończyła Polską Szkołę Reportażu. No i właśnie to jest chyba jej książka, która powstała, wydaje mi się, po prostu ukończeniu tej Polskiej Szkoły Reportażu. Książka Też tak mam. To ma być zbiór takich, wiecie, historii, sytuacji, które dotyczą absolutnie każdej kobiety w Polsce. Czyli różne słowa, różne teksty, które gdzieś tam zawsze słyszymy. Typu na przykład mamy tutaj z tyłu depresja, jaka depresja, poszłabyś do normalnej pracy, to by ci przeszło. Za bardzo boli, to okres musi boleć. Takie słowa, które myślę, że każda kobieta na pewnym etapie swojego życia usłyszała, a które mogą bardzo ranić. I my często sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo bolesne mogą być te słowa. No i wydaje mi się, że to będzie taka bardzo mocna rzecz i jednocześnie bardzo na czasie, bo teraz bardzo dużo się mówi właśnie o feminizmie i w ogóle o tym, jak postrzegamy drugiego człowieka, jak postrzegamy kobiety. Także no wydaje mi się, że to będzie taka książka bardzo trafiająca w punkt. A tak jak mówię, jeżeli chodzi o tę autorkę, to mimo tego, że nie czytałam, ona tam wydała chyba jakąś jedną książkę kiedyś, mimo tego, że żadnej jej książki nie miałam okazji czytać, to śledzę czasem jej wpisy na blogu i w mediach społecznościowych. Lubię jej pióro i wydaje mi się, że to po prostu będzie bardzo dobra książka. Także to też jest coś, co chciałabym jeszcze w tym roku przeczytać. Pytanie piąte. Czy mam jeszcze w tym roku książkę w planach jakąś taką, która myślę, że może zostać moją ulubioną? No i tutaj znowu sięgnę po Ogrona Gniewu Steinbecka. Tak jak Wam wspomniałam przed chwilką, Myszy i ludzie to jest jedna z moich ukochanych książek wszechczasów i jestem niemalże pewna, że kiedy w końcu sięgnę po Ogrona Gniewu czy Na Wschód od Edenu, to te książki również staną się moimi ulubieńcami, także jeżeli uda mi się w końcu tę książkę przeczytać, no to myślę, że ona na 100% pojawi się w topce tego roku. Ale oczywiście liczę na to, że te dwie książki również spodobają mi się na tyle mocno, że gdzieś tam to swoje miejsce znajdą, albo przynajmniej ocenię je tak powiedzmy na 4 gwiazdki, tak minimum. Także no, co do Steinbecka jestem niemalże pewna, natomiast tutaj również mam spore nadzieje, że te książki tak bardzo mi się spodobają, że jeszcze gdzieś w tej topce znajdą swoje miejsce. I ostatnie pytanie, szóste. Czy mam już jakieś plany na rok 2022? No i tutaj tak jak co roku, przede wszystkim moim planem jest wyczytywanie książek z półki. Wydawało mi się, że w zeszłym roku szło mi to całkiem nieźle, natomiast w tym roku znowu gdzieś tam się w tym opuściłam i znowu zaczęłam kompulsywnie kupować te książki i ich po prostu nie czytać. Także jak co roku to jest mój plan, żeby jednak sięgać po te książki, które już kupiłam i które gdzieś tam na mojej półce zalegają, albo się ich pozbyć, po prostu je komuś oddać czy sprzedać, żeby mieć na swojej półce tylko te książki, które przeczytałam, które bardzo lubię, albo takie, które na pewno chcę przeczytać, żeby gdzieś tam po prostu się nie robił bałagan. Natomiast jeżeli chodzi o takie konkretne tytuły, to jeszcze takiej listy i takich planów nie mam, ale na pewno, tak jak w zeszłym roku, pojawi się właśnie TBR na 2022 rok, gdzieś myślę pod koniec grudnia albo na początku stycznia, także na pewno takiego filmu możecie oczekiwać. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałam, jakie to konkretnie będą książki, natomiast mam kilka takich tytułów gdzieś tam z tyłu głowy, które wiem, że będę chciała przeczytać, które właśnie już mam na półce, które tam sobie leżą od jakiegoś czasu i na pewno będę chciała je w tym TBR-ze umieścić, ale o tym porozmawiamy sobie za jakiś czas. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten tag z mojej strony, natomiast jeżeli Wy macie ochotę podzielić się swoimi odpowiedziami na te pytania, swoimi planami czytelniczymi na 2022 rok, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, chętnie sobie poczytam, czy macie jakieś konkretne tytuły, być może już macie swoje listy gotowe, co chcielibyście czytać, albo może macie jakieś takie okołoksiążkowe plany, na przykład tak jak ja mam wyczytywanie książek z półki, być może Wy też macie coś takiego, koniecznie dajcie znać. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca, do zobaczenia w kolejnym, cześć!